witajcie w moim nowym filmie, tutorialu, powrocie serii Twarz Miesiąca. Miałam różne sprzeczne sygnały i dlatego zawiesiłam na trochę tą serię filmów, którą prowadziłam od dłuższego czasu i po prostu dostałam od Was masę informacji, że jednak te filmy były bardzo przydatne, że korzystacie na co dzień z tych rad, więc postanowiłam, że ta seria powróci, może nie z taką częstotliwością, nie będzie to może co miesiąc, chociaż zobaczę, jak na ile czas mi pozwoli, ale dobrze, jak takie właśnie filmy się pojawiają, no bo po prostu są, myślę, dla Was przydatne. I no, ja się zmieniam, produkty się zmieniają, kolor włosów się zmienia, długość ich się zmienia i również makijaż się zmienia, więc jakieś tam malutkie, drobne zmiany wprowadzam, zawsze coś, jakieś nowe produkty też się przewijają. No niemniej zachowuję swoją twarz ulubioną, czyli jakiś tam schemat, który myślę pasuje do mojego typu urody i również wpisuje się w moje upodobania. Wybierzcie sobie z tego, co potrzebujecie i zapraszam do oglądania. Skórę twarzy wcześniej sobie przygotowałam do tego makijażu. Najpierw nałożyłam maseczkę Glam Glow Super Matte, a potem nałożyłam taki matujący, nawilżający krem, który jest świetny pod makijaż, Volgasmic, również firmy Glam Glow. I teraz podkład. Pokazywałam Wam, że używam tego podkładu Naked Skin z Urban Decay, który bardzo lubię, którego mi odcień odpowiada, konsystencja, trwałość. Mój jest w odcieniu 4.0, więc tutaj tak pompkę i troszkę, ale ostatnio zaczęłam go też mieszać z Clinique Even Better Glow, który również jest bardzo fajny. Troszkę zmieszam i kolor jest rewelacyjny. WN22 Ecri. Ecri zwykle się kojarzy z czymś jasnym, a on jest taki właśnie taki bardzo ciepły, przełamany troszkę oliwką, więc mieszam te dwa podkłady i nakładam. Odcień jest idealny do reszty mojego ciała, a zaczerwienie mam na twarzy, bo właśnie maseczka pobudziła mi zdziepko krążenie. Jedna cienka warstwa już mi wystarcza i korektor niezmiennie już od dłuższego czasu, full cover z Make Up For Ever. Puder, jaki używam ostatnio cały czas, to Laura Mercier Translucent, ale mam już nowe cudo na oku, którego też zaczęłam przemycać w swoim makijażu. I ja to lubię bardzo robić beauty blenderem, po prostu wciskać ten korektor tutaj w tą część twarzy, gdzie mam najbardziej rozszerzone też pory. Tutaj taka duża ilość dobrego pudru bardzo ładnie wygładza powierzchnię skóry. Przechodzę do brwi i tutaj używałam sobie wosku i cieni przez ostatni okres czasu i wosk, jakiego używam, to wosk w sztyfcie firmy Kreolan. To jest bardzo, bardzo mocny wosk, a ja mam krótkie i takie włoski, które lubią odstawać, więc ten wosk je idealnie ujarzmia. Kupiłam go przed Halloween z myślą o pomocy przy tworzeniu różnych stylizacji, ale świetnie mi się sprawdza też na co dzień, więc prosto z tubki nakładam od dołu do góry na wszystkie włoski. Przeczesuję grzebykiem, żeby je ułożyć i zebrać nadmiar. I na takie brwi pokryte woskiem świetnie przyczepia się cień, dlatego często w paletkach mamy wosk i cień właśnie, bo jedno drugie uzupełnia. I korzystałam sobie z paletki do brwi firmy Kobo, która mi się bardzo spodobała i używam sobie tego środkowego i tego najciemniejszego. Więc ten tutaj na środku to jest taki ładny, ładny brąz. Używam go do zaznaczenia tej wewnętrznej części brwi. A tego ciemniejszego na resztę. Brwi przeczesuję żelem Chill Out Transparent Eyebrow Gel firmy Bell. Lubię go, bo taki jest fajny, mokry. No i w tej palecie do brwi mam również jasny beżowy cień, którego
używam do odcięcia brwi, wyczyszczenia linii zamiast korektora. Robię to szybciej. Nie jest tak ostro, ale widocznie. Z racji mojej ostatniej zajawki na różowe włosy, ostatnio zaczęłam też właśnie takie mieniące się na różowo cienie wplatać ze swojego makijażu i bardzo lubię zaczynać makijaż oczu od tegoż właśnie cuda, które mieni się na złoto-różowo. Jest to Liquid Moondust Eyeshadow z Urban Decay w odcieniu Recharged. I on ma na końcu mały pędzelek i to jest taki płynny cień, który zastyga. I on jest tak piękny. To jest właśnie coś takiego jak ten cień z Top Shop. U-turn chyba. Który tak wszystkich zachwyca, bo tak pięknie się mieni. I on właśnie robi coś takiego. I nakładam go cienką warstwą. W sumie na całą powiekę. Środkową, wewnętrzną. A cieniowanie bardzo proste. Upodobałam sobie właśnie tą paletkę z Lovely Choco Bones, której kolory są idealne do cieniowania powieki. Są bardzo ładne, matowe, dobrze napigmentowane. Sama paletka jest malutka, leciutka, idealna, żeby złapać na szybko i pocieniować na co dzień oko. I lubię sobie mieszać te dwa cienie. Taki chłodniejszy brąz i przybrudzony różem brąz i zaznaczać tymi cieniami zewnętrzną część powieki. W tej samej kombinacji cieni używam do zaznaczenia dolnej powieki. Tak bardzo delikatnie, żeby tylko ściąć nadmiar tej jasności po korektorze i pudrze. Dzięki temu oko się bardziej, przynajmniej moje, powiększa. I w tej samej palecie mam tutaj też piękny, taki przygaszony, ceglasty, pomarańczowy kolor, którego lubię używać takim większym, puchatym pędzelkiem do zaznaczenia tutaj załamania powyżej, tak ocieplenia, przydmienia jeszcze bardziej tego makijażu. I to jest takie moje wykończenie cieniowania powieki. Bardzo fajnie to wygląda, tak ciekawie, a jednocześnie delikatnie, czyli jakaś tam fantazja przemycona w wersji dziennej. To samo na dolną powiekę. Spójrzcie, taki drobny akcent, kilka muśnięć pędzlem, odpowiedni kolor cienia i jak bardzo różni się ten makijaż. Jeden błyszczący cień i ciemniejszy, to zazwyczaj na tym kończymy makijaż, ale złapać jakiś puchaty pędzel, pojechać czy nawet bronzerem, czy jakimś różem, bardzo delikatnie i to naprawdę super wygląda i tak fajnie powiększa optycznie oczy, polecam spróbować. I teraz posłuży mi cielista kredka, ta co zawsze z Oliwy, do rozjaśnienia linii wodnej. A czarna kredka, ukochana, ulubiona również z Oliwy, do zaznaczenia linii rzęs odrobinę. Tak, i teraz moim pędzelkiem rozcieram. Zalotką podwijam rzęsy. Tuż, jakiego ostatnio używam, to Roller Lash z Benefit. Podoba mi się, jak fajnie łapie wszystkie rzęsy, rozczesuje i zaznacza. Jeżeli chodzi o rzęsy, to w listopadzie najchętniej sięgałam po moje ukochane, ulubione Black Leather, które sama zaprojektowałam i które bardzo fajnie pasują do tego rodzaju makijażu, gdzie jest trochę ta kreska wyciągnięta. Więc one to podkreślają, ale nie zasłaniają tego, co się dzieje na powiece. One są niesamowite, robią całą robotę i wiem, że bardzo lubicie ten model. Często zaglądam na Instagram, widzę, jak mnie oznaczacie, czy pod hashtag Black Leather Lashes i widzę wasze prace, widzę, jak wam się ładnie nosi, jak one fajnie wyglądają, widzę, że pojawiają się też często, przewijają się przez różne wasze makijaże, więc używacie ich ciągle i ciągle, tak jak ja zresztą, więc cieszę się, że stworzyłam coś, co wam służy, no bo po to to jest.
No i nie byłabym też sobą, gdybym nie wsadziła jakiegoś błysku w wewnętrzne kąciki. I najczęściej używałam tego właśnie cuda z Kiko. Używam go jako rozświetlacz. Najczęściej zabieram ze sobą, bo jest malutki, kompaktowy i pięknie wygląda w kącikach, nałożony na mokro i również jako rozświetlacz. Dlatego go często bardzo używam. I mój blady placek, blady w kamerze, zwany także twarzą, potrzebuje kształtów. I właśnie najczęściej używałam tego tutaj duo, w sumie tak naprawdę to tylko tej części brązującej, modelującej z Charlotte Tilbury. Odkąd kupiłam tą paletkę, to używam tej części cały czas. Bardzo mi się spodobało kolor, to jak się rozciera i również, że wykończenie nie jest totalnie matowe, płaskie, czyli jest delikatny taki blask w tym brązerze i to bardzo lubię. Plus wygląda bardzo, bardzo naturalnie. A róż? Ostatnio bardzo spodobał mi się ten marki Moja, dostępny w drogerii Contigo i taniec w odcieniu Blossom. I ma piękny, taki fajny, świeży, brzoskwiniowo-różowy odcień. Dodaje życia twarzy i właśnie takie odcienie bardzo lubię. Plus pasuje mi do włosów. Jest takim idealnym połączeniem tego, co lubię, czyli tej wyrazistości brzoskwini i tej świeżości różu. A rozświetlacz to ten sam, co w kącikach, czyli cień z Kiko. To jest dokładnie ten sam, co kolor, odcień, wykończenie, co na przykład Make Up For Ever takie ma Anastasia Beverly Hills, takie miała te pojedyncze i również z MAC'a Whisper of Guilt. Jest właśnie taki złocisty. O, Laura Geller też, odcień chyba Glided Honey. To właśnie jest ten sam produkt, ja bym powiedziała. Bo każdy z nich ma całą i mam porównanie. I na ustach, mimo że jest jesień, że jest już tak zimno, ponuro, to ja poczułam ochotę na soczyste, lekko różowe usta i jakoś tak właśnie najczęściej je malowałam. I używam trzech produktów na zmianę, pojedynczo, razem, w tej kombinacji. Dzisiaj użyję wszystkiego po kolei, żeby wam pokazać, jaki one efekt dają. Moja ulubiona ostatnio konturówka, już maleństwo takie, z Sephory w odcieniu Pink Beige numer 13. Strasznie mi się spodobała. Ma przepiękny kolor. Taki bardzo naturalny, jak moje usta. I najpierw nią malowałam, żeby się usta w ogóle pojawiły, bo przy korektorze, pudrze mój kontur trochę ucieka, znika. No przepiękny kolor, prawda? I drugi produkt to Cha Cha Tint firmy Benefit. Jest to tint do ust, czyli taki w wodnistej formule farbka do ust i ona zasycha, ale farbuje fajnie usta i nałożę troszeczkę na palec i wklepie, nakładając tym pędzelkiem strasznie mnie usta gilgoczą i nie mogę tego znieść, wytrzymać. Więc wklepuję palcem i potem palec będę miała właśnie o taki, no ale... Zobaczcie, jak się robi taki fajny, świeży, soczysty kolor. I z racji tego, że ten tint zasycha i usta są kompletnie matowe, brakuje mi tego nawilżenia, więc zwykle potem jeszcze nakładam coś błyszczącego, czy to na przykład swoją wazelinkę, którą mam w torebce, a jak mam również pod ręką ukochany olejek z Clarą, to również go nakładam. I nie nakładam go za dużo, tylko tak wystarczająco, żeby przywrócić ustom komfort. Tutaj mam odcień 05, taki pomarańczowy. I tak wygląda mój gotowy makijaż. Tak właśnie malowałam się w listopadzie. Mam szczerą nadzieję, że ta seria filmów, która będzie, myślę, wracać co jakiś czas na mój kanał, będzie dla was przydatna, no bo przecież najczęściej malujemy się na co dzień. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Dziękuję wam pięknie za oglądanie i pa!